Partnerem odcinka jest firma Koma, która świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami. Poznałem Bojary i poczułem klimat tego miejsca w 1963 roku, kiedy wybrałem Białystok jako i Akademię Medyczną w Białymstoku jako miejsce do studiowania. Ukończył Pan najstarszą szkołę w Polsce, w Płocku, z tak. najlepszym wynikiem na maturze. I ten wybór Białegostoku wtedy nie był oczywisty, bo wtedy Białystok nie był chyba prężnym, działającym miejscem. Skończyłem najstarszą szkołę w Polsce i tam otrzymałem maturę. Natomiast rozpocząłem edukację na uczelni wyższej, najmłodszej w Polsce. Moja nauczycielka od polskiego wręcz tam zawezwała mnie i wygrażając ręką, mówię, jak ty mogłeś wybrać taką nieznaną w ogóle uczelnię, która dopiero raczkuje, jak masz Warszawę tutaj pod bokiem, masz Łódź pod bokiem. Ja to zrobiłem bardzo świadomie, przeanalizowałem warunki, jakie panują na wszystkich uczelniach medycznych i doszedłem do wniosku, że najkorzystniejszą dla mnie będzie właśnie Akademia Medyczna w Białymstoku. A dlaczego? To znaczy, czym na przykład wygrała z Warszawą, ponieważ, albo innymi wiodącymi ośrodkami? Ponieważ ja Warszawy nie lubiłem, ja się męczyłem w Warszawie z uwagi na duży ruch. Moje zdrowie było takie bardzo rachityczne, tak bym powiedział, i przede wszystkim to było priorytetem, żeby znaleźć taką uczelnię, gdzie nie potrzeba będzie dojeżdżać tramwajami, autobusami, gdzie nie będzie dużego ruchu, gdzie będzie spokój, gdzie będzie dużo zieleni. I ja taką uczelnię właśnie znalazłem, wybrałem. I muszę powiedzieć, że mój wybór, który był poniekąd i intuicyjnym wyborem, ale i bardzo takim przemyślanym, był wyborem, którego nie żałuję, nie będę żałował nigdy, ponieważ rzeczywiście ja znalazłem tutaj swoje miejsce. Dzień dobry, Małgosiu, przeszkodzimy ci troszkę. Co robisz? Panie profesorze, nie w tych wnętrzach, bo te są stosunkowo nowe, ale w zakładzie patomorfologii ogólnie to już 47 lat Pana pracy. Tak. Kawał życia. Tak, to jest praktycznie całe życie zawodowe. Nie zmieniałem zakładu. Trzymałem się tej swojej dziedziny patomorfologii, aczkolwiek nie od razu byłem przekonany co do patomorfologii. Przypadkowo zupełnie trafiłem. Dzisiaj jest pan rektorem, to takie chyba zwieńczenie kariery. Dzisiaj jestem rektorem Wyższej Szkoły Medycznej. To jest nowe wyzwanie, które jest przede mną, bardzo poważne i ja cenię sobie to wyzwanie. Natomiast w dalszym ciągu swój zawód wykonuję, zawód patomorfologa, więc w dalszym ciągu pracuję w Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej, diagnozuje. Przede wszystkim ta diagnostyka jest nastawiona na wykrywanie nowotworów. Tutaj jest akurat guzek płata górnego płuca prawego. To jest ten guzek tutaj i on musi być zbadany, ponieważ nie wiadomo, czy to jest nowotwór. Skąd taka decyzja, żeby nadal pracować i to tak intensywnie, bo pracuje Pan z jednej strony właśnie w zakładzie patomorfologii, z drugiej strony jako rektor Wyższej Szkoły Medycznej, to jak dwa etaty. Dla większości ten okres przejścia na emeryturę jest taki bardzo związany z dużym stresem, z rozczarowaniami,
Natomiast no, mnie się wydaje, że można ten okres złagodzić właśnie w ten sposób, że... Biorąc na siebie więcej obowiązków? Ja wcale nie wziąłem na siebie więcej obowiązków, dlatego że miałem naprawdę dużo obowiązków. Ja byłem kierownikiem zakładu, byłem kierownikiem Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej Genetyczno-Molekularnej, byłem włączony w organizację uczelni i byłem rzecznikiem, co mi zabierało bardzo dużo czasu. No, narzucałem sobie jeszcze dodatkowe zajęcia. Ja teraz jestem na, ja jestem na odpoczynku w tej chwili. To jest tak mniej więcej jak z drzewami, roślinami. Musi mieć swoją glebę jakąś, na którą trafi, żeby rozkwitnąć, zaowocować. Tak samo chyba jest i z człowiekiem i też musi znaleźć swoje miejsce na ziemi. Ja tutaj znalazłem to miejsce. Partnerem odcinka jest firma Koma, która świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami.